No i zbieramy się na wycieczkę. Najpierw śniadanie, a potem jest godzina 7, około między 7:45 a 8 odbiera nas biuro. Mamy transfer do portu i stamtąd z speedboatem i później kajakami. Także to jest plan na dzisiaj. O, typowe śniadanie. Angielskie. Restauracja dosyć w porządku, ale w porównaniu do wcześniejszego hotelu w Bangkoku dużo gorsza. BHP. Jak się nazywa ta pierwsza plaża? Ice Cream Cave. No to dotarliśmy do pierwszego z 5 punktów. Zapowiada się super. Idziemy do jaskini. Wszyscy w kaskach. No jest, ale nie ma aż tak dużo. Śmiesznie to wygląda w tych kaskach. Ale spoko. Jak na budowie. A jesteśmy w środku. No coś widać. Ale niewiele. No i wracamy. Jaskinie to nie jest coś, po co tu przyjechaliśmy, ale jakąś jedną małą można zobaczyć. Nic specjalnego. No i wyszliśmy. Czekamy na nasz... O, kolejna łódka. Czekamy na nasz statek. Later, I'm not sure the guys on the canoe, they will understand your English or not, okay? But anyway, when you go into the cave, like no more. Now we have no more in the canoeing. After this, we're going to James Bond for walk around, for picture, for shopping, whatever. Zbieramy się na kajaki, będziemy pływać takim czymś. Śmieci trochę pływa też w wodzie, no ale niestety. Czekaj. Płyniemy sobie. No i płyniemy sobie. Chyba na plażę, tak? No, na plaży. A dokładnie naokoło plaży chyba, nie? Powiem ci, to jest... W porównaniu do jaskini, to jest fajne, nie? To jest fajne. It's James Bond? No, wychodzi na to, że tak. Czy to jest must see? No dobra. Płyniemy dalej. No i przez grotę. Musimy się chyba gdzieś położyć, tak? Czy to było tam wcześniej? Tak.
เรียกว่าอะไรลูกสักเรียกแจ้งบอกได้เด็กบิ๊กบอลมีมาด่าไหมขอได้piasek z butów. Dobra. No to James Bond Island będzie zaraz za tymi domami. Odbiliśmy. Tu jest nasza przystań. Idziemy. No jesteśmy. Łukasz? Jeden dla ciebie? No jest. O co w tym wszystkim chodziło? No i dotarliśmy do widoku na James Bond Island. O, oczywiście dużo ludzi. No i o to chodziło w tym tripie. Fenomenu. Ten fenomen ciężko zrozumieć. To się po prostu przyjeżdżają tu, żeby sobie zrobić z tym zdjęcie. Tak samo jak i my. No spoko. Wszędzie punkty robienia zdjęć. Szukam jakiegoś fajniejszego miejsca. No, już idę. No i punkt początkowy. Czyli straszna komercja. To jest jedyne, co można o tym miejscu powiedzieć.
No i kolejny punkt programu. Lunch w miejscowości położonej całkowicie na palach betonowych. I idziemy do restauracji. Już chyba wioska wyłącznie składająca się z restauracji. Instalacje sanitarne ponad wodą, wszystko jak prawdziwe domy. No chyba tylko po to, nie? No, no to gdzie mają to wywozić? I koniec wioski, tak? To na wodę pewnie. No i trochę pokręciliśmy się, zjedliśmy. No i wracamy na statek. W sumie tylko godzinę czasu mieliśmy, także... Także... No i dotarliśmy do ostatniej plaży, gdzie będziemy dłużej, to znaczy półtora godziny. Piasek, tak jak trzeba. Otoczenie raczej jak nad Bałtykiem, niż palmy, ale bardzo fajne. Za chwilę zaczną zjeżdżać się łódki, także fajnie, że jesteśmy tu wcześniej. A co do całej wycieczki. To fajna, ale nie jest super. Nie jest super. Miejsca mogły być lepiej dobrane i przede wszystkim więcej czasu, bo ciśniemy strasznie z tempem i nie ma czasu na to, żeby sobie po prostu pocieszyć się. Żeby pocieszyć się tym wszystkim. Ale Dominikana to nie jest, nie? Jednak tamte plaże są lepsze. Kurwa, ile tych łódek i przypływają następne. No i zbieramy się na nasz statek i płyniemy w kierunku Phuket. Także koniec wycieczki. Wchodzimy sobie z hotelu, a naprzeciwko... No to idziemy na miasto, tak? Kici. Kot na smyczy. Zobaczymy, jak to robi.
po tygodniu w Tajlandii pierwsze żarcie na tym? Na street foodzie? Zobaczymy ciasto. Ale mają prawdziwą Nutellę, nie? A nie jakieś tanie podrabiane gówno. No, ciasto. Do tego banan. Gość tam banana czochra. Czekaj, on kable złączył tak chyba, żeby mówił, żeby ten prąd był. Ramki robi. Coś powiem? Że no. Dopiero tak od wczoraj, znaczy od dzisiaj w sumie tak zaczęłam, się przyzwyczaiłam do tego klimatu. Bo już mi głowa nie boli, tak wiesz. No, znaczy jeden dzień piwa nie pić, mnie też przestała boleć głowa. Nawet jakiś outlet. A tam byliśmy. No, to jest ten, gdzie byliśmy, no. Co to jeszcze ma? Masło chyba? Co to jest? Ma masło. Nie, to jest tylko pojemnik. No dobra, zobaczymy. Bananki, pyk. Zawinięte. Nutella, roti, banana, tak. Tylko, że wiesz, na tłuszczu to nie jest, no ale... Trudno. Tak, nawet to wygląda... To wygląda jak naleśnie. Nutella jeszcze, ale gdzie jest Nutella? W tym? No na, wiesz. Aha, bo to jest tak, że to... Czekaj. Aha. Czyli to zrobi tak jak to, posmarujemy Nutellą i jeszcze banany do tego. Czyli raz banany do środka i drugi raz banany... No będzie dobre. O, na talerzyk jeszcze tacka do tego. I to ile to kosztuje? 60 batów chyba. Nie, banana to jest 80 chyba. I 160 za dwa. No patrz, wygląda coraz... On smaruje na dwa. Mogliśmy wziąć dwa różne. No dobrze, trudno. Przejdziemy. A ja myślę, że jak zjemy, to już nic nie zjemy. No to wypijemy po piwku, znaczy ja wypiję piwko i pójdę spać. Co na to jeszcze dodaje? Banany. Drugi raz. I jeszcze jakąś czekoladę. Dobrze, zobaczymy, trudno. Będzie pół słodkie. No będzie. Dobra, tyle. Jedno gotowe. No i za 8,50 coś takiego na ulicy. Ciekawe, co by sanepid nasz powiedział na ten. Zaczyna się od początku.